Hej, cześć, witajcie piraci w 35. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Okej, wbijamy do naszej kawki. Ciekawe, co będziemy teraz robić. Co my tam mamy? Jakąś najbliższą tawernę. Marihuana. Marihuana. A to podpłyniemy sobie. Mamy aż niedaleko do niej. Coś porobimy. Może nawet coś dostaniemy przydatnego. O, jest. Możemy cumować. Przesiedziemy tu chwilę i od razu zbijamy do celu misji. Ostatnio żeśmy sterowali fregatą, nie liniowcem. Wprowadziłem was w błąd, ale fregatą Czarnobrodego. Naprawdę epicko. Epicko się tym sterowało. Jep, dobra. To tu też są... Kurde, to też są templariusze. Wybornie. Po prostu wybornie. Skrzyneczka. Pierwsze, co zbierzemy tutaj. No, może sobie coś wytworzymy od razu. Bo mam dostęp, to sobie wytworzę coś. O kurde. Cztery kości. Ale tutaj też będzie jakiś sklep, to myślę, że zamiast marnować kości, to ja mogę sobie przecież kupić te strzałki, no. Bo na co mi wydawać kasę? Dobra. Jeszcze tam coś jest. Fragment danych. Zaraz sobie to pozbieramy. No i co ty, Edward, robisz? Kurde. Cudujesz, cudujesz. Niepotrzebnie tylko tak cudujesz. Dobra, tam mamy punkt widokowy, do którego się dostaniemy pewnie. Dobra, pośrednictwem oto tych uszkodzonych części statku. No super. Wystarczyło tylko się wyglebić do tej wody i nic więcej. Co tak mi wibruje? What the fuck? Dobra. Jest. Już możemy się wspinać. Tak dziwnie się wspina z takiej perspektywy na taką budowlę. Dobra. Teraz tutaj. I już mamy wszystko pod kontrolą. Synchronizujemy się z punktem. Wow. Ale tu mglisto. Ale spokojnie. O, proszę. Przy okazji fragment danych zebraliśmy. To dobrze nawet. Okej, może się tu jeszcze rozej... Co to jest? Czekaj. Daj tu pistola. Fuck. Zwróciłem tylko na siebie uwagę niepotrzebną. Ale chodźcie, powalczymy z wami. Słabiutko. Myślałem, że dacie sobie ze mną radę. Czekaj, tego też zastrzelę. Dajmy mu hedzika. Dobra. Przynajmniej da nam spokój. A co to było? Skóra dzika, a jakby inaczej. Kolejna skrzynia. O, mamy jeszcze umrzyk. To będziemy mieli kiedyś na zebranie. Czekajcie. Nara. O, jakie to było bardzo słabe dla nich. Czekaj. Jep. Dobra. Tutaj też już ogarnięte. Pozbieramy sobie to, co trzeba. I zmywamy się stąd jak najprędzej. Okej, mamy sobie naszą mapę skarbu. Co, nie będziemy zbierać tych skarbów, bo nie chce mi się biegać po całej mapie. To później, najwyżej po ukończeniu gry. Wtedy sobie będę najwyżej robił takie rzeczy.
Spokojnie, spokojnie. Przyszedłem tylko ubić cię. Tu jeszcze mamy fragment danych do zabrania. O! I marihuanę mamy już zebraną na perfekta. Możemy się stąd już zmywać. No tutaj nic już nie ma pewnie ciekawego. Poza tym skarbem, którego nie chce mi się szukać. Dobra, zmywamy się, zmywamy. Wolałbym już płynąć do celu misji. Ja się tu jeszcze rozejrzę. Crooked Island. No super. No to co? Szkunerek. A może go rozpieprzymy? Albo nie. Bo znowu sobie tylko zwiększymy rozpoznawalność. A ja tego nie chcę zbytnio. Nic tam nie ma ciekawego. Dobra, skręcaj, skręcaj. Gdzie jest nasz cel misji? Bo to też chciałbym wiedzieć. Aż tutaj. Oblężenie Charlestown. A to mamy 6,5 kafla do przypłynięcia. Chwileczkę. Jeszcze sobie tam popłyniemy. Śpiewajcie sobie, śpiewajcie. Ale ja sobie jeszcze to... Śpiewajcie, no. Aha, nie da się teraz. Przy takim wietrze, fajnie. No super. Dobra, zatrzymujemy się tutaj. Tak, zatrzymamy się tutaj, porobimy jakieś zlecenia zabójstwa znowu, żeby nam się więcej kasy. O, jest tam, można cumować. To zacumujemy właśnie w tym miejscu. I zaczniemy robić zlecenia zabójstwa. Jeb. Dobra. Czemu nie cumujecie? Kurde, macie tu cumować. O. Może teraz to do was przemówi. Dobrze. A proszę, mamy tu tawernę. Wow, dobrze się czegoś zapaliśmy, bo byłoby kapowo. Tak czy inaczej, udało się. Tutaj, tutaj, na tą skałkę. Albo i nie. Jak wolisz, Kenway. Kurde, nie dostanie się tam. Jaka łajza. Wkurza mnie to. Dobra, jakieś upgrade'y u kaweczki zrobimy? No, to ammo sobie najpierw kupimy. No, to już na ulepszenie nas nie stać. Możeśmy musieli zmarnować na ammo, ale to nawet dobrze. Nic tu nie ma, a sprzedać możemy coś jeszcze pewnie. Za jakieś grosze, ale przynajmniej można. Mamy już 800 płótna, a nic z tym i tak nie robimy. O, zmniejszymy sobie może jeszcze rozpoznawalność. No yo, 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 yo. Dobra, dzięki. Z 200 wydałem, ale co mi to tam? Dam to jest nic. O kurde, co tu się dzieje? Lol. Jakie tu hałasy się robią. Dobra, przejmujemy tawernę. Dzień dobry, dzień dobry. O-o. Yo. Co mnie tutaj okładasz? Lejemy się, nie? O, masz kumpli jeszcze. No to zobaczymy, kto tu będzie taki kozak. O ty. Yeah. Proszę. Słabiutko. Słabiutko, totalna słabizna.
Dobra, mamy tu jeszcze... O, odzyskaliśmy 5 tavern. Raczej ich odblokowaliśmy, ale dobra. No idzie ten fragment. Lol. O, o to mi chodziło. Jeszcze tu skrzyneczka jest. Dobra. Nie wiem co z tobą jest, ale nie obchodzi mnie to. No chyba, że cię pobudzimy w taki sposób. Jeszcze mamy punkty widokowe do zrobienia. Więc zanim po prostu się tam udamy, to jeszcze pozbieramy parę skrzynek. O, tu możemy sobie coś kupić, ale pewnie znowu nas nie będzie stać. O, tu jakaś amunicja. Uzupełnimy sobie, bo to się właśnie przyda. Dobra. Okej. Odzienie kapra. Zastanowię się. Ładunek. Za 4 kafle byśmy to wszystko sprzedali. To za 680. A to aż zaledwie... Kurde, ale to 4 kafle, no to... Nawet by się opłacało. Tu mamy skórę dzika. Bene, grazie amico. Czekaj, sprawdzimy czy możemy jeszcze jakieś upgrade dokonać. Zdrowie, jakoś żarłacza białego. Pewnie drogie. Coś jeszcze? Strzałka uspiejąca, jakoś żarłacza białego, czyli to samo. To jeszcze niedostępne. To mamy już, to mamy. Odzienie wielorybnika. O, to brakuje nam sporo. Odzienie myśliwego. No już mamy niewiele upgrade'ów co do Edwarda. Olstro już mamy na 100. Życie 75 i sakiewki 75, więc naprawdę już jest spoko. Tylko szkoda, że ulepszenia Edwarda, jeżeli chodzi o ekwipunek i miecze, pistole są słabe. Ale to spokojnie. Dobra, może sobie zmienimy jakieś odzienie, kapra. Czyli odzienie, a to był brązowy płaszcz. A, czyli dalej będziemy mieć ten płaszcz. Odzienie kapra, no, musiałbym się zastanowić, dzieła sztuki. A zobaczymy sobie to odzienie kapra. Czy to coś zmieni? Jak to teraz wygląda? Nie no, epicko. Cały czarny. Nie no, mnie się podoba. Może być. Może być. Może i wydałem trochę hajsu. Ale teraz Edward wygląda no nieco lepiej. A troszeczkę mi się już pelerynka znudziła. Więc wolałbym teraz coś takiego bardziej asasyńskiego. Ale nie aż tak bez przesady. Okej, tu mamy skrzynię. Dobra. Odświeżymy sobie teraz punkcik widokowy. Wiem, tak trochę będziemy tutaj eksplorować te miejscówy, żeby po prostu, wiecie, wzmacniać morale. Dobra. Tutaj. Ale nie. Czarny jak najbardziej może być. Z takimi białymi wstawkami. No. Taki trochę ninja, asasyn. No ninja to zazwyczaj są czarne, białe, nie wiem jakie tam są dokładnie jeszcze. Ale jak najbardziej czarny może być. O proszę. Nawet fajnie to wygląda jak wychodzi z tej wody. Tak lśni ta czerń. Nie, naprawdę sam raz jak na odzienie kapra.
Coś tu jeszcze mamy tak do pozbierania? Tak, popatrzę sobie na tej mapie. No widzę, że jeszcze jest trochę do pozbierania. Więc posiedzimy sobie jeszcze w tej tawernie troszeczkę. Pozbieramy sobie wszystko, co po prostu jest możliwe. O, tam mamy skrzyneczkę. Dobra, tam mamy kolejną, więc się zaraz wrócę po nią. Pięknie. Zbieramy wszystko, co się tylko da. Dobra. Jest skrzyneczka. Dobra, zebrane. A nie, no fajnie teraz wygląda Kenway w tym czarnym ubiorze. Nawet lepiej pasuje taka czerń do Edwarda, jak szczerze mówiąc. Dobra, tu mamy fragment danych. Tam kolejny fragment danych. No i gdzie on jest? Pewnie pod spodem. Jak mnie mam. Nie. Gdzie on jest? Pewnie na górze, nie? Zaraz zobaczymy. Ło. No tutaj, tak, tak jak myślałem. Tam kolejny fragment. Jakaś butla jeszcze jest. Nie ma sprawy. Ło. Czekajcie, tu buteleczka. Okej. No powiem wam, naprawdę epicko wygląda w tej czerni. Jest naprawdę przyjemny podczas chodu. Przeczytajcie sobie oczywiście, ja mogę to zapauzować. Jak nie chcecie czytać, to nie musicie. Okej. No to jeszcze mamy skrzyneczki do pozbierania. Zaraz sobie to pozbieramy do końca. Lol. No i znowu bugi. Teraz są nadzwyczaj dziwne. Dobra. Jest. Mamy. Mamy to, co trzeba. Zbieraj to. Jeszcze wykonamy sobie jakieś zlecenie zabójstwa. Dobra. Pięknie. Dobra. Po zlecenie zabójstwa. Tak, mamy jeszcze tylko aż dwa zlecenia do wykonania. No to trochę będzie roboty. Myślę. Kurde, wspinaj się. O, po tym się jeszcze dało wspiąć. Po tamtym to już ani trochę. Dobra. Kłusownicy, w pobliżu zauważono rabusiów, którzy dla zabawy polują na rzadkie gatunki zwierząt. Powstrzymaj ich. Ach ci mordobójcy zwierząt. Dobra, nie idzie, oni są. Tylko nie gadajcie, że tak daleko. A, tutaj, no to to jeszcze spokojnie. A nie, to jednak daleko. Kurde. No to lipnie trochę. Dobra, nie mamy się o co tam martwić. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Kenway, co ty porabiasz? Dobra, do kaweczki. Podpłyniemy sobie tam, niedaleko to jest. Myślę, że powinno się to jakoś spokojnie przyjąć zadanie. Wiem, powinienem już płynąć w stronę misji, ale jak mnie to skusiło, to no zrobię. Żebym nie musiał mieć to na sumieniu, że to olałem po prostu. Dobra. Ach ci zabójcy zwierząt. Tak nieładnie. Jeżeli polują po to, żeby coś sobie zaupgrade'ować, tak jak ja na przykład, no to nie ma sprawy, ale taki na przykład kłusownik, który bez powodu zabija, no to widzę, że jednak ma coś w głowie nie po kolei. Dobra, zaraz. Aj, Edward, coś ty nie zauważył skały. Boże. Nie wiem, co już jest gorsze. Prowadzenie statkiem czy zabijanie ludzi. Dobra. O kurde, ale się deszczyk zrobił.
Teraz zwiększymy sobie kamerę. Oddalimy bardziej ją, żeby było więcej FPS-ów, ale to na krótką chwilę tylko. Dobra. Zakręć, zakręć, zakręć. Zaraz coś walniemy znowu. Nie chciałbym tego. Kanonierka. Może ją staranujemy, może nie. Zobaczymy zresztą. A, pewnie. Co tam? Myśmy ino razy porządnie staranowali. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Teraz trzeba będzie uważać. No to, żeś znowu Kenway walnął. Kurde, to ślepy jest. Dobra, cumujemy, cumujemy. Dobra. No i uważać tylko jedynie musimy. Dobra. I teraz nie możemy, żeby... Nie możemy go za... Nie możemy, wiecie, być zauważeni. Bo inaczej będzie kapa. Bierzemy strzałki berserkera. Mnóstwo tu templariuszy. Dobra. No wiem, że celem jest unikać walki. Gdzie ten... Gdzie ten ciulas? Tam jest. Dobra, już znalazłem typa. Dobra, zabij swój cel. Kurde. Dobra, berserkerskie. Dobra. On już oszaleje. Spokojnie. Bardzo nieładnie. Dobra. Posprzątane. Tylko teraz musimy uważać na tego typa. Ten typ za straniec może jeszcze... Wiecie. Może jeszcze dużo zrobić. Po prostu musimy uważać teraz. On sobie gdzieś tam teraz pójdzie. Kurde, trzeba uważać. Nie chcę tego zawalić, wiecie o tym. Ale jakby nie pozostawią wyboru, to nie będą mieli wyjścia. A ja będę musiał ich zaksować wszystkich. Tam mamy kolejnego strzelca. Chwileczkę, sięgniemy. Nie ruszaj się. A, nie sięgniemy już. Kurde, kapowo. Chwileczkę. Dobra. Posprzątane. Spokojnie. Dobra. On zaraz oszaleje. My zrobimy swoje. Szczerze to już możemy uciekać stamtąd. Tak nieładnie swoich zabijać. Oj, Kenway. Dobry jesteś w tym, co żeś zrobił teraz. O kurde, on zaraz kolejnego zabije. Zepnął go. Dobre, o-o. A, zabił go. Bardzo dobrze. A ciebie zaraz tu zabijemy po cichutku. Okej, posprzątane. Możemy stąd już uciekać w sumie. Dobra. Posprzątaliśmy. Nawet nie było ciężko. Dobra. Tam mamy statki do abordowania. Szczerze nie chce mi się. Dobra. Ale płyniemy dalej, płyniemy. Wrócimy się do naszej tawerny, bo jeszcze jedno zlecenie.
Jak po prostu pogoda nam na to pozwoli. No co tam się stało u Litha? A szkunery, takie pierdoły każecie mi abordować, chyba was jaja spędzą. A tam co jest? Nie dowiem się, póki się nie zbliżę. Dobra. Co my tam mamy? O kurde, nie dowiem się jeszcze. Póki nie przepłynę. Fuck. Znowu bym o coś walnął. Jak zwykle. Czekaj, zakręć, zakręć, zakręć. Dobra, zakręcamy. Popłyniemy jeszcze po jedno zlecenie. O, pogoda się już nawet poprawia. Znaczy, że już będzie lepiej. Dobra, już starczy tego deszczu. Naprawdę. O, super, super, super. Cieszę się też bardzo. Jest, mamy zlecenie. Deszczyk jeszcze popada, ale już się niebo rozjaśniło. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Nie chcę mi się tego cumować. Dobra, oj, coś walnęliśmy znowu. Dobra, i jeszcze jedno zlecenie zabójstwa do wykonania. I mamy już na perfekta wykonaną kolejną wycepkę. Sobie skończymy odcinek. Jak damy radę zdążyć do tych pół godziny. Dobra. Gdzie są te zlecenia zabójstwa? Okej, okay, jest tutaj budka ze zleceniami. Okej, okay. Dobra, jesteśmy. Dobra. Zlecenie numer 2 tutaj. Deserter. Hiszpański żołdak winny zbrodni wojennych na niewinnych ludziach uciekł z armii, podobno ukrywa się gdzieś niedaleko. Tak jest, przyjmujemy. Ciekawe jak niedaleko, pewnie znowu 1000 metrów od nas, albo nawet więcej. Ale może gdzieś tutaj tym razem. A, tutaj. No, a tutaj, czyli daleko, dobra. Czyli znowu przepłyniemy jakąś część. Ale dobra, tam nie narzekać. Zawsze mogło być dalej jeszcze i gorzej. Dobra, ładuj się. Jest, możemy płynąć po nasze zlecenie. Dobra, przyspiesz jeszcze bardziej. Możemy płynąć. Co my tam mamy? Fregatę. Dobra, śpiewajcie. Może zmieńcie szatny te. Zmieńcie jeszcze raz. Zmiana. Zmiana. O, ta szanta może być jeszcze. Ta jeszcze jest spoko. Staranujemy to gówno? Myślę, że tak. Co jest do cholery? A, wiatry. Dlatego tak. Ale staranujemy tak i myślę. Dobrze. Dobrze. O kurde. Byśmy się wtaranowali w to prawie. Oczywiście szczęście nam dopisuje teraz. Dobra, musimy panować nad wiatrami. Żeby nas nie zepchnęło totalnie. Okej, okay, pięknie. Teraz tam dopłyniemy. Musiałem tutaj zrobić już cięcie, bo byłoby pół godziny i wtedy by mnie wywaliło automatycznie. Tylko wolałem to zrobić ręcznie. Jest, jesteśmy już na miejscu. Aj, znowu chcesz walnąć. Kenway, co ty robisz? Dzisiaj chyba nie panujesz nad swoim statkiem. Takie mam wrażenie przynajmniej. Dobra. Okej,
O, proszę, widzę, że na małpki, kapucynki poluje. Lol. Breczkę, weźmy najlepiej to. Póki co. Jest, mamy tam swój cel. Czemu on ucieka? Jaki on jest posrany. Ktoś mnie nawet jeszcze nie zauważył. Kurde, ten koleś jest naprawdę jakiś rypnięty. Koniec. Twój żywot dobiegł końca. Aha, fajnie, że... Ty ciulu! O-o. Niedobrze. Aj, nie zrobiliśmy tego dyskretnie. No ale trudno, przynajmniej ten palant mnie już nie zabije. On coś tam ma pewnie. Naboje, strzałki berserkera, dzięki. Czekajcie, mamy tu jakieś zwierzątko. Polujemy sobie je. Dobra. Skurujemy. Jeleń, tak myślałem. Same jelenie tu są. Ale nie będziemy wszystkich ich tu ubijać, chciałem tylko sprawdzić dokładnie, jakie tu są zwierzęta. Poza jeleniami jeszcze, bo na pewno coś tu się ukrywa. A jak same jelenie, no to idziemy stąd. Dobra, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 35. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, cześć piraci, yo!